mam na imię Agnieszka i witam was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć wam. Dziś zrobimy prosty przepis na koktajl z dyni. Pyszny, witaminowy posiłek na pierwsze lub drugie śniadanie. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i bardzo się cieszę, panie Adamie, że spodobała się panu surówka z kalafiora. Do zrobienia koktajlu potrzebujemy dynię, którą należy wcześniej upiec, marchewkę, jabłko, woda przegotowana, letnia, siemielniane i cynamon. A jeśli uwielbiacie dynię, to polecam wam rozgrzewający koktajl z dyni. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Składniki wrzucamy do blendera. Te, które są duże i twarde, kroimy na mniejsze kawałki. Wlewamy wodę. Możemy dodać znacznie więcej, jeśli wolimy koktajl rzadszy. Łyżkę siemienia. I odrobinę jeszcze cynamonu. I koktajl gotowy. Nalewamy i pijemy. Dziękuję wam za ten czas, który spędziliście ze mną. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapkę w górę pod każdym filmem. To tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia koktajlu z selera naciowego i koktajlu z jarmużu. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa! Way back a year ago.